Jesteś po 12-rundowym sparingu, szykujesz się do walki z Bakerem Barakatem, ale chciałbym wrócić do twojej walki w Ganie. Walczyłeś tak w dość egzotycznym miejscu, z egzotycznym przeciwnikiem. Stawką były dwa dosyć już prestiżowe pasy. Jak wspomnienia, jak wspominasz walkę, jak ją opiszesz, sam kraj, ludzi i przede wszystkim walkę? Nie tak jak już kiedyś mówiłem, od razu po walce, ciekawy kraj, całkiem inny niż Polska. To naprawdę widać różnicę między Europą i Afryką, bo tam naprawdę bieda jest konkretna. Tam nie ma średniego poziomu, tam jest tylko biedni albo bogaci. I to widać się od razu wyróżnia. Ludzie całkiem spoko, tak? Bo inaczej mówiąc, oni żyją z nas, tak? Z naszych pieniędzy. My przyjeżdżamy, zostawiamy pieniądze i oni cię szanują, bo oni jeszcze wiedzą, co pieniądze są warte. Sama walka. Sama walka, no, była trochę stresująca, tak? Wchodząc do ringu, no tak, powiedzmy, nie byłem faworytem. Też po stronie kibiców Samsona, tam było widać, że no, nie chcieli, żebym wygrał tę walkę. Dlatego był trochę stres, że jak wchodziłem, ale już w ringu dałem wszystko, no i zakończyłem w drugiej rundzie. Teraz szykujesz się, tak jak mówiłem wcześniej, do kolejnej walki. Rywal doświadczony, ma doświadczenie z tajskiego boksu, nie tylko z boksu zawodowego i z innych sztuk walki. Co wiesz o nim? Oglądałeś jego walki? Jego walki oglądałem, tak, tylko że u niego tak. Jedyne, co można powiedzieć, że on ma typowo niemiecką szkołę, podwójna garda i do przodu. Ale z innych walk, na przykład z Sartinzonem, no, dużo nie pokazał. Sartinzon, no, jak się nie mylę, to w drugiej rundzie go zakończył. A na przykład z niepokonanym Niemcem, teraz nie zapomniałem, jakiego imię, nazwisko było. Na przykład, no, wybuchał, tak? Miał takie momenty, że naprawdę chłopak nie wiedział, co zrobić. Dlatego nie wiem, na co do końca się nastawić. Czy on będzie teraz szedł tylko do przodu i czekał tylko na jedno uderzenie, żeby mnie położyć, czy będzie non-stop pracował, tak? A tak patrząc na jego styl, to będzie miał tę kondycję i jak będzie przygotowany, że myślę, że też 12 rund będzie mnie spychał. Gala w Giżycku będzie też debiutem na rynku grupy First Round Promotion, która należy do ciebie. To jest podobna sytuacja do Dariusza Sunarskiego, który sam przygotowywał się do walki, a jeszcze miał na głowie organizację. I jak właśnie od strony promotora, organizatora i zawodnika, jak ogarniesz to logistycznie wszystko? Nie, dzięki Bogu mam naprawdę duże wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół, mojego przyjaciela Darka Dołkowskiego, dobrego kolegę Tomka z Adrenaliny, który mnie bardzo wspiera i naturalnie moich głównych sponsorów z Wrocławia, którzy naprawdę duży wkład też jaki finansowy i te wsparcie w ogóle, że stoją za mną też po takiej walce jak z Ajtowiczem, że nie powiedzieli: dobra, Przemek, dałeś dupę, co nawet by mieli rację, tak? I dalej mnie wspierają w tym, co robię i mam nadzieję, że nasza współpraca będzie dłużej trwała. Jak widać, przygotowania idą pełną parą. Przed chwilą miałeś sparing z doświadczonym bardzo Cezarym Samełko. Bardzo dobry sparing swoją drogą. Opowiedz trochę o przygotowaniach, na jakim jesteś etapie. Nie, już teraz jesteśmy w drugim tygodniu sparingach. Pierwszy tydzień był z moimi chłopakami Piotrkiem Kołodziejczykiem i Mateuszem Truszkowskim. To były takie wstępne sparingi, żeby tylko się znowu wczuć w ring, powiedzmy, dostać w głowę. No i już teraz od półtora, nie, od tygodnia, przepraszam, jestem teraz czarkiem. Naprawdę doświadczony zawodnik, jak na amatorstwie. No, na zawodowstwie może nie miał tej okazji dużo jeszcze skorzystać, no ale na pewno na amatorskich ringach stał o 2 razy więcej niż ja i ma te doświadczenie, jest cięższy. Dlatego na pewno te sparingi będą na korzyść moją. Trzymamy kciuki za galę w Giżycku i oczywiście za twoją walkę. Dziękuję.